Dobry wieczór Państwu. Dziś, 5 marca, dzień szczególny, jest z nami wspaniały gość, pan profesor Krzysztof Keller. Witamy bardzo serdecznie z odległej Galicji, z dalekiego Krakowa, tutaj na tą ziemię, trochę chyba jeszcze wciąż niczyją. Mam świadomość, że naszego gościa w zasadzie nikomu nie trzeba przedstawiać. No ale gwoli ścisłości i gwoli tutaj pewnych obowiązków prowadzącego, myślę, że parę słów warto powiedzieć, może nawet nie parę, bo zajęć pana profesora Krzysztofa Kellera jest całe mnóstwo. No cóż, przede wszystkim poeta, autor, no tutaj jeszcze o to będę dopytywał, ale w zasadzie możemy liczyć, że 10 tomików poetyckich. Historyk literatury staropolskiej, profesor nauk humanistycznych, badacz sarmackości, krytyk literacki, eseista, librecista, scenarzysta filmowy i teatralny, autor powieści i programów telewizyjnych. A ponadto w latach 1987-1998 jeden z legendarnych założycieli, a także redaktorów drugoobiegowego początkowo, a potem już zupełnie legalnego czasopisma Brulion. W czasie przełomu po roku 89 jeden z głównych animatorów tak zwanego sporu o współczesny neoklasycyzm w poezji. Też znakomity badacz, między innymi poezji sarmackiej, a także pism Stanisława Orzechowskiego, pism księdza Piotra Skargi. W ogóle też pisarstwa, polskiego pisarstwa politycznego doby XVI wieku. Chociażby w takiej monumentalnej rozprawie Domek Szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej, pan profesor Krzysztof Keller prześledził dzieje motywu dawnego właśnie staropolskiego dworu. W przeszłości między innymi dyrektor TVP Kultura, obecnie wicedyrektor Instytutu Książki, także nauczyciel akademicki, wykładowca związany z Katolickim Uniwersytetem kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale też katolickim w Warszawie. W przyszłości obecnie pewnie również pielesze Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach różnych programów międzynarodowych, też takie wizyty profesorskie. No, w wielu krajach świata, między innymi w Stanach Zjednoczonych, dość długi pobyt, owocujący między innymi takim no, bardzo awangardowym tomem Trzecia część z roku 2003. Dziś spotykamy się w dworku, pozostając w tej nomenklaturze, w dworku pieśniarzy, w dworku może nie staropolskim, ale na pewno bardzo polskim z ducha. Spotykamy się, aby świętować pewien jubileusz. To jest 30-lecie, a w zasadzie ponad 30-lecie pracy twórczej. Spotykamy się przy okazji no, wielkiej księgi o tytule Obce ciało, wiersze z lat 1989-2019. I jak to przy takich spotkaniach jubileuszowych bywa, przy spotkaniach dotyczących takich wielkich ksiąg spisywanych przez długie dekady, takie spotkania skłaniają do pewnych podsumowań. Widząc podtytuł wiersze z lat, często myślimy, wracamy być może do tych początków. Wielu czytelników być może zadaje sobie takie pytanie, jak to było z pierwszym wierszem ich ulubionego autora. Ale ja teraz chciałbym zadać nieco inne pytanie. Nie tyle o pierwszy wiersz, jaki pan profesor pamięta, ale o coś trochę innego. I tutaj posłużę się cytatem z innego poety, z Jana Polkowskiego, z utworu Strumień Wieczności. Tam czytamy o pragnieniu mówienia, które byłoby tak przezroczyste, aby dało się, i tu cytat, zobaczyć stanie się poezji w
pierwszy obrót Ziemi. I od tego chciałbym zacząć. Czy pamięta pan profesor moment? A przepraszam bardzo, a pan mógłby się przedstawić? I proszę też nie mówić o Ziemi niczyjej. Tutaj od 75 lat, a wcześniej także byli Polacy, a od tych 75 wyłącznie są tu Polacy i milion z Kresów także Polaków. Dobrze, przepraszam bardzo, Ireneusz Staroń. Lecz to była pewna metafora z tą ziemią niczyją. Unikajmy takiej metafory, tu jest wielki poeta i niech on ma swoje metafory. Dobrze, to już przechodząc do pytania. Czy pamięta pan ten moment, dzień, albo może jakiś taki dłuższy czas zaistnienia, zadziania się, stania się poezji, a może bardziej taki moment, po którym pan sobie nagle powiedział, tak, to się stało, jestem poetą i ta poezja do mnie przyszła. I potem już no, nic nie będzie takie samo. Bardzo dziękuję przede wszystkim. Zaczęliśmy tak dziwnie, za co przepraszam, ale to będzie artystyczny początek. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do tego miejsca wspaniałego. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję, żeście raczyli przyjść. Mam nadzieję, że nie zmarnować wieczór. Natomiast i bardzo dziękuję panu Ireneuszowi, że zechciał podjąć się tego niezwykle trudnego zadania. Prowadzenie spotkania autorskiego, takie zadania są trudne, co było dowodem na to przed chwilą wymiana zdań pomiędzy panami. To są trudne rzeczy, tak samo jak trudną rzeczą jest odpowiedź na to pytanie. Pani Ireneusz ma taki specyficzny sposób, bardzo trudny pytania zadaje. W związku z tym myślę sobie, że postawił mnie na samym początku w takiej trudnej sytuacji odpowiedzi na pytanie o ten taki moment pierwszy. I uświadamiam sobie, że wie Państwo, ja nie bardzo pamiętam taką chwilę, kiedy, czy taki ciąg chwil, który mnie gdzieś tam wyłączył, czy dał mi odczucie, że to co napisałem, to czym się chcę zajmować, co robić, powinno się wokół poezji jakoś kręcić, umieszczać. Wydaje mi się, że jak wielu polonistów młodych, pisałem wiersze już chyba w liceum, natomiast nie pamiętam jednego takiego momentu, kiedy to się stało, że dało mi to taki moment pewności. Na pewno nie stało się tym momentem wysyłanie wierszy do różnych czasopism dziwnych. Pan Bóg strzegi, tam nie opublikowano. Natomiast na pewno takim bardzo ważnym, pewno jak ktoś z Państwa, którym się trudni, to wie, że takim momentem przełomowym to nie jest debiut w prasie, czy tam pochwała kolegi krytyka, tylko chyba wydanie książki tej pierwszej. Wydanie tej książki daje takie poczucie, że to się stało coś, odbyło się, już się skończyły takie próby, przymiarki. I potem, jak Państwo, którzy piszą, doskonale wiedzą, z niepokojem czeka się na recenzje i jeżeli to są recenzje złe, to człowiek po prostu strasznie to przeżywa i w ogóle żyć mu się nie chce. I jeżeli są dobre, to jest bardzo szczęśliwy i by chętnie tego kogoś, kto napisał dobrze, spotkał, podziękował, zaprosił go na kawę czy coś, jak wspaniale, dziękuję, sukces wielki odniosł. Natomiast na pewno to jest taki moment, który pozwala człowiekowi przejść pewną granicę, a potem mówi, że granicą taką jeszcze gorszą się mówi, jest ta druga książka. Jak pierwsza okaże się w miarę radośnie, dobrze przyjęta, to ta druga jest sprawdzianem umiejętności, czy to się da utrzymać, to coś, co się udało w tej pierwszej. I potem jest trzecia, czy to się udało utrzymać to, co w tej drugiej, i potem jest czwarta, czy to się udało to, co było w tej trzeciej utrzymać. I tak się to toczy aż do śmierci. No właśnie, skoro jesteśmy przy tej pierwszej książce, pewna rzecz mnie tutaj zastanawia. Podtytuł to wiersze z lat 89-2019. A jak tak sobie przeczytamy ten pierwszy tom,
najwcześniejszy utwór jest datowany na rok 86. Jeżeli sobie przypomnimy pański tomik właśnie debiutański, wiersze, i porównamy jego zawartość z tym, co mamy w Obcym Ciele, no to jednak one się czymś różnią. No właśnie, skąd ta różnica? Różnica wynika z tego, że każdy młody poeta marzy, żeby wreszcie wydać książkę. Już jest ten czas, już jest ten moment. Ta chwila, która powinna zaistnieć w postaci książki. No i udało się mi, lub los mi dopomógł, że zainteresował się moją poezją, nie wiem w jaki sposób, jakie tam były relacje. Taki jakiś wydawca, nie pamiętam jak się nazywał, oficyna się nazywała, zapomniałem. Była to jeszcze drugi obieg, to był taki późny 88 rok chyba, czy tak jakoś chyba? Siódmy? Aha, no ja, no dobrze, ale przed tym jak trafiłem do wojska, no to ten tomik tam był się, zaczął wydawany być przez nie wiem kogo. Nazywał się ten tomik Napis. Ten tytuł zdradzał wielką ochotę do równania do mistrza. W związku z tym pomyślałem, napis, świetnie, wydałem tomik. On był w małym nakładzie, zdaje się, że cały nakład został wyręczony przez wydawcę mojej obecnej tu małżonce w siatce reklamowce takiej z opowieści, wziął się na ulicy pod tam, nieważne gdzie, Cegielnianej w Krakowie, nie tak o to pamiętam. W formie takiej bibuły, to był taki druk byle jak i tak dalej, no, ale no, byłem bardzo szczęśliwy, tym bardziej byłem w wojsku wtedy. I to są te wiersze, które potem dopiero w oficynie literackiej też drugoobiegowej jeszcze, chociaż jest rok 90, to już nie była na drugoobiegowa, część ukazała się w tej drugiej książce. Dlatego napisałem dzielnie 89, bo ten tomik, napis był z 89 roku, a wiersze oczywiście, jak to u poetów bywa, są starsze niż książka, no, troszkę wcześniej powstały. Tak to wygląda. A jeżeli chodzi już o ten drugoobiegowy, ale już bardziej oficjalny, czyli tomik wiersze, tam swego czasu w jednym z wywiadów przeczytałem, że to też była trochę ciekawa historia. Chodzi mi mianowicie o wstęp, takie słowo wstępne do tego tomiku, które napisał Stanisław Barańczak. Ono rzeczywiście się ukazało, ale ukazało się, zdaje się, w Tygodniku Literackim, a w samej książce niekoniecznie, a były to słowa bardzo pochlebne i w zasadzie no, wynoszące pańską poezję w ówczesnym czasie no, na taki Parnas początku lat 90. Tak, nie wiem czemu to się nie znalazło, chyba że oficyna literacka nie miała zwyczaju umieszczania tego typu przedmów. Szczerze powiem, nie pamiętam tych historii, natomiast o panu Barańczaku to muszę powiedzieć dwie takie bardzo dla mnie ważne i myślę, że trzeba mówić o tym. Kiedy ja do tego wojska trafiłem, to były złe czasy, jeszcze koniec komuny i takie było tam nieprzyjemne wszystko. I tam w zasadzie zyskałem taką niezwykłą pomoc, bo Staszek przysyłał mi książki do wojska, wydane w Ameryce. To niezwykłe było, bo koniec komunistycznego wojska polskiego, sobie przesyłkę, Stanisław Barańczak przysyła mi tomik, masz, nie martw się, jakoś przeżyjesz. W związku z tym pamiętam taką szacunek ze strony tych oficerów, czy tam podobnie. Jezus, to jest książki z Ameryki. Tak. Nie, to już nie były te czasy, chociaż trzeba było faktycznie śledzić, czy tam nie jedzie koło naszej jednostki, jak na Warcie się stało, samochód na zachodnich rejestracjach, bo to na pewno jest CIA. I oni sobie pewno w głowach łączyli. Facet dostaje książki z Ameryki, jak jest w wojsku. Podejrzana sprawa, niech patrzy na czy CIA tu przyciąg. I to było niezwykle piękne, bo naprawdę to bardzo mi pomogło. I oni, pani Toruńczyk, to były dwie takie osoby, które jakby wiedząc tę sytuację, tak dawały mi takie znaki, że myślimy, pamiętamy. Zeszyty literackie mi przysłała pani Toruńczyk do wojska, to było niezwykłe, bo jeszcze ono było wydawane przecież w Paryżu, a nie w Polsce. Także to takie było bardzo sympatyczne i bardzo byłem im wdzięczny i jestem do tej pory. W jednym z takich wierszy wojskowych, takich no, bardzo ironicznych, tam są takie słowa, zdaje się, jak amerykańscy chłopcy na wietnamskich mokradłach. No właśnie, ten czas służby wojskowej, druga połowa lat 80.,
Potem jeszcze w pańskiej poezji bardzo silnie zaznaczony kontekst mickiewiczowski, ale w ogóle przecież lata 80. no to pod wieloma względami czas bardzo mickiewiczowski, bardzo no taki, w którym ta nasza narodowa lawa na różne sposoby próbowała wybuchnąć, ta lawa z dziadów. I ja tutaj, skoro już jesteśmy przy tych wspomnieniach z dawnych lat, chciałbym spytać o właśnie o ten kontekst, czy kontekst właśnie no ten mickiewiczowski, ale poetycki, ale w tym sensie poetycki, że przekładalności literatury na życie tego i też czasów i drugoobiegowych i po prostu no w zasadzie jakieś walki no wręcz narodowo-wyzwoleńczej, czy w pańskim życiorysie, w poezji i w ogóle jakoś mocniej się zaznaczył. W życiorysie chyba bardziej niż poezji, to na pewno, tak, bo myśmy byli tą generacją chyba, która literacką, która miała, która wkraczała do literatury w drugiej połowie, końcówce lat 80. i na dobrą sprawę takim naszym w cudzysłowie punktem odniesienia, chciałem powiedzieć przekleństwem, ale chyba punktem odniesienia była to poezja stanu wojennego. Dla nas była to poezja trochę ograniczająca swobodę wypowiedzi twórczej. Ona była zaangażowana, umiejscowiona w tym sporze bardzo, bardzo wyraźnie. Natomiast ja mówię o tej drugoligowej perspektywie, to wydawało się, że tam takie zbytnie zaangażowanie tej literatury jej szkodzi. Jakby sprowadza ją do jednego wymiaru, czy takiego zdecydowanie jednego wymiaru. I dlatego wydaje mi się, że w literaturze tego może nie widać, tych